Jak kształtują się relacje gazowe między Chinami a Rosją? Jakie są ewentualnie perspektywy i zagrożenia, które w najbliższym czasie mogą wystąpić? No, na pierwszy rzut oka relacje wydają się komplementarne, biorąc pod uwagę nieograniczony wręcz popyt Chin na energię, w tym także gaz ziemny. Warto zauważyć, że gaz ziemny sukcesywnie odgrywa coraz większą rolę w bilansie energetycznym Chin i będzie odgrywał coraz większą rolę w bilansie energetycznym Chin, zatem znacząco będzie wzrastał również popyt z zagranicy, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie import rośnie na poziomie średniorocznie na poziomie kilkudziesiąt 30%. Zatem można oczekiwać, że ta tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała w najbliższych latach. Z kolei Rosja, posiadająca największe zasoby gazu ziemnego na świecie, no, zgodnie z polityką azjatycką, polityką wschodnią, a także wielkim programem gazowym zainicjowanym za prezydentury Putina, no, wyraźnie ukierunkowuje się na Chiny. Logika nakazuje, by te państwa zazębiły się w swojej współpracy, aczkolwiek zawsze diabeł tkwi w szczegółach i kwestia cen, kwestia strategii, no, będzie różnicować te dwa stanowiska. W 2014 roku został podpisany kontrakt na uruchomienie połączeń gazowych pomiędzy Rosją a Chinami. W rezultacie siła Syberii ma dostarczać gaz do Chin. W rezultacie, zgodnie z zapowiedzią z lutego tego roku szefa Gazpromu Millera, w grudniu tego roku ma zostać uruchomione pierwsze dostawy gazu z opcją zwiększenia tych pułapów w przyszłości. Aczkolwiek trzeba tutaj zauważyć, że Rosjanie forsują alternatywne nitki. Myślę tutaj o połączeniu Altaj, ewentualnie połączeniu, które wiodłoby przez terytorium Mongolii. Aczkolwiek biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne, Chińczycy zdecydowanie optują na rzecz Syberii, siły Syberii, projekt Altaj, odsuwając wyraźnie w czasie. To wiąże się przede wszystkim z uwarunkowaniami demograficznymi i geograficznymi, o których mówiłem. Demograficzne z uwagi na to, że większość odbiorców zlokalizowana jest na wschodnim wybrzeżu i tam istnieje w sposób naturalny największy popyt.